Jest mi tym milej Państwa dzisiaj powitać, że to pierwsze po wielomiesięcznej przerwie spotkanie wokół książek wydawnictwa Ossolineum, które odbywa się w formie hybrydowej, nie tylko za pośrednictwem internetu, ale także z uczestnikiem czytelniczek i czytelników. Bardzo miło mi jest Państwa widzieć. I mam nadzieję, że pandemia pozwoli nam wrócić na dawne tory i nie będzie nam nadal krzyżować planów, bo już dzisiaj chciałem zaprosić Państwa także na kolejne wydarzenia wrześniowe poświęcone dwóm kolejnym książkom. Jedna z nich to wybór prozy Christine Lavant w przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz. To będzie książka, która ukaże się w serii Z krajów ze świata. A drugie spotkanie poświęcone będzie esejowi Hansa Zischlera pod tytułem Kawka idzie do kina. Ono będzie połączone z pokazem filmów niemych, które wiemy o tym na pewno widział Franz Kafka i które inspirowały go podczas pracy twórczej. Gdyby ktoś z Państwa chciał kupić książki, czy te, która stała się pretekstem dla dzisiejszego spotkania, czy też inne wydawnictwo Ossolineum, można to zrobić w księgarni, kawiarni, księgarni Popiół i Diament tuż obok. A ja już teraz przekazuję mikrofon Marcie Koronkiewicz, która poprowadzi dzisiejsze spotkanie i życzę Państwu miłego wieczoru. Dzień dobry Państwu. Może tak, najpierw przedstawię gości, z którymi będę mieć dzisiaj przyjemność rozmawiać. Potem parę słów technicznych o bohaterce dzisiejszego spotkania, czyli książce. Bo to książka właściwie dzisiaj jest naszą bohaterką bardziej niż jakakolwiek postać. Więc tak, obok mnie siedzi Ewa Rajewska. O, dobrze. Ewa Rajewska, literaturoznawczyni, przekładoznawczyni, także tłumaczka, znawczyni twórczości przekładowej między innymi Stanisława Barańczaka, czy ostatnio wydała książkę o twórczości i przekładowej, i własnej Ludmiły Mariańskiej, które to nazwisko będzie się dzisiaj pojawiać, książka pod tytułem Domysł portretu. Oprócz tego zajmowała się także przekładami Alicji w Krainie Czarów i inne tytuły można by tutaj podać, czy inne wersje tego tytułu. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie szefuje specjalności przekładowej czy przekładoznawczej na polonistyce, tak? Dobrze, dobrze. I dalej, nie wiem, wszyscy Państwo na pewno kojarzycie, ale Jerzy Jarniewicz, poeta, tłumacz, także przekładoznawca, a wykładowca na anglistyce Uniwersytetu Łódzkiego. Ostatnio, bo nie będę wymieniać wszystkiego, ostatnio okazała się jego książka poetycka Mondo Cane. Oprócz tego tutaj można by wymienić książki poświęcone przekładowi. Między innymi warto wspomnieć o Gościnności słowa, czy o wydanej również przez Ossolineum książce Tłumacz między innymi. Dzień dobry. A teraz parę słów na temat samej książki. Spotykamy się przy okazji wydania przez wydawnictwo Ossolineum wyboru poezji Emily Dickinson, tak został zatytułowany. Jest to 265. tom drugiej serii Biblioteki Narodowej. Opracowała go Agnieszka Salska, anglistka, amerykanistka, znawczyni twórczości Emily Dickinson i między innymi Walta Whitmana, również z Uniwersytetu Łódzkiego, tutaj tam, gdzie pracuje Jerzy Jarniewicz. Ona przygotowała wstęp, długi, wyczerpujący i bardzo ciekawy, którym na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać. Zaproponowała także układ tej książki. Tutaj możemy już powiedzieć, że po pierwsze jest to właśnie wybór, zarówno jeżeli chodzi o poszczególne fragmenty twórczości Dickinson, ale także jeżeli chodzi o to, jak Dickinson zafunkcjonowała już w języku polskim. Mamy tutaj do czynienia z wyborem różnych przekładów, autorstwa różnych tłumaczy. Czasem niektóre z wierszy zostały zamieszczone tutaj w kilku różnych przekładach, co jest ważną i ciekawą decyzją
redaktorki, o której na pewno też porozmawiamy. To tyle technicznych elementów. I na początek chciałam takie otwarte pytanie postawić. Wielokrotnie we wstępie Salska przywołuje list, który Emily Dickinson posłała już... Teraz jest okej, dobra. List, który Emily Dickinson wysłała do Thomasa Higginsona, redaktora, krytyka, pisarza, jakby pierwszy raz pisząc do profesjonalisty, zwracając się o opinię na temat swojej twórczości, posyłając mu... Czy teraz jest okej? Efekty specjalne, dobra. To jeszcze raz. W którym, zwracając się o opinię na temat paru wierszy, które mu posłała, sformułowała to pytanie w właściwy sobie, otwarty i metaforyczny sposób, pytając, czy jej wiersze żyją. I wydało mi się, że jest to dobre pytanie, które można dzisiaj powtórzyć nie tyle w stosunku do samych wierszy Dickinson w oryginalnym kontekście, co do kontekstu, w którym się spotykamy, a więc kontekstu polszczyzny, kontekstu wydania tego wyboru w roku 2021. Czy według Państwa wiersze Emily Dickinson żyją w polszczyźnie, jak żyją, co to właściwie znaczy? To dostałam mikrofon. Myślę, że dowodem na to, że żyją, jest nasze dzisiejsze spotkanie. Spodziewam się, że poświęcili Państwo swój wolny lipcowy wieczór na to, żeby posłuchać, zakładam, o poetce, którą pewnie Państwo znają. Ciekawa jestem, w której z odsłon, a wielość tych odsłon, czy wielość twarzy, polskich twarzy Emily Dickinson, jest chyba też dowodem na to, że ta książka jest szalenie potrzebna i doskonale, że mamy taką świetną okazję, żeby się spotkać i o niej porozmawiać. Jak Państwo zapewne wiedzą, Emily Dickinson żyje po polsku, liczę, jakieś 60 lat. Chyba troszkę wcześniej, bo jeszcze Wacław Iwaniuk. W latach 60. Ale w latach 60. Nowe twarze Emily Dickinson odsłaniają nam się bardzo intensywnie, no dosłownie w ostatnim trzyleciu. To są bardzo, bardzo różne twarze, a jedna z nich to jest wręcz Emily Dickinson en face. Po półtora roku doświadczenia z Zoomem i MS Teamsem możemy się zastanawiać, czy jesteśmy w stanie taką twarz i jak długo oglądać. To też jest wyzwanie. Ogromnie się cieszę, że zaprosili mnie Państwo, żeby porozmawiać o tej książce. Ogromnie się cieszę, że jest i nie mam wątpliwości, że te wiersze żyją w polszczyźnie. Ja zanim odpowiem też na to pytanie, albo coś dopowiem do tego, co powiedziała Ewa, chciałbym jeszcze wspomnieć, jeśli można, Agnieszce Salskiej, która jest redaktorem, która jest redaktor tego wyboru. Tego wyboru dokonała. Napisała też bardzo obszerny wstęp, który w zasadzie można uznać za monografię, prawda? On jest tak obszerny i tak kompetentnie napisany, uwzględniający najnowsze odkrycia dotyczące biografii Emily Dickinson, a jest to trudne, żeby odkrywać w jej biografii cokolwiek, a także uwzględniający najnowsze tendencje interpretacyjne i różne sposoby obecności Emily Dickinson. Ewa powiedziała o nowych odsłonach, o wielu odsłonach Emily Dickinson, bo rzeczywiście jest to poetka o bardzo wielu twarzach. Jeszcze powiem o pani Agnieszce Salskiej, że jest to moim zdaniem najwybitniejsza w Polsce znawczyni tej twórczości, autorka naprawdę podstawowej monografii poświęconej dwóm takim no, gigantycznym postaciom XIX-wiecznej poezji amerykańskiej, czyli Emily Dickinson i Walt Whitman, The Poetry of Central Consciousness.
To jest książka już przed kilkudziesięciu lat, ale nadal stanowiąca ważny punkt odniesienia dla wielu badaczy tej twórczości. Książka, która odezwała się echem w literaturoznawstwie międzynarodowym. Pani Agnieszka Salska także jest autorką wielu ważnych publikacji w takich książkach jak wieloautorskich książkach jak Emily Dickinson Companion, Emily Dickinson Handbook. I jeśli można taki personalny, osobisty wątek tutaj wprowadzić, pani profesor Agnieszka Salska była moją wykładowczynią i to ona odkryła dla mnie poezję Emily Dickinson. Także miałem wielką przyjemność po wielu latach sięgnąć jeszcze raz do Emily Dickinson, przeczytać ten szkic pani profesor Salskiej, który wprowadza nas do tego wyboru, do tej książki, a także przyjrzeć się jej wyborom, bo te wybory są naprawdę ciekawe, pewnie polemiczne i być może można byłoby zadawać pytania, dlaczego tak ta książka została skomponowana. Mam nadzieję, że o tym porozmawiamy. I wracając do pytania. Ewa mówiła o odsłonach Emily Dickinson, koncentrując się na Emily Dickinson w Polsce, na spolonizowanej Emily Dickinson. Ale przecież Emily Dickinson też miała wiele odsłon w swoim kraju, prawda, w swojej własnej literaturze. Emily Dickinson istniała przez wiele lat jako zupełnie inna poetka. Poetka, którą mocno przycięto, poprawiono, skorygowano. Można powiedzieć, odwołując się do powszechnie znanego terminu, upupiono w pewien sposób, prawda? Zrobiono z tej bardzo ciekawej, radykalnej poetki, zrobiono poetkę, która doskonale wpisywała się w to, jakie oczekiwania pod koniec XIX wieku miano wobec poezji, zwłaszcza poezji kobiet. I dopiero w 1955 roku, dobrze pamiętam, w 1955 roku ukazała się edycja Johnson, tak? Johnsona, nie pamiętam imienia, Thomasa Johnsona, ta edycja, pierwsza edycja wszystkich wierszy Emily Dickinson w takiej postaci, w jakiej ona je zapisała. To też jest problematyczne oczywiście, bo ona wielu wierszom nadawała różne postaci, ale to była prezentacja Emily Dickinson tej prawdziwej, autentycznej, tej, która nie została przykrojona do gustów i oczekiwań rzesz czytelniczych XIX wieku, w 1955 roku. Potem chyba 10 lat później ukazała się kolejna edycja, już nie pamiętam autora, bo to też, chociaż to jest może powinienem, bo to ważna, Franklin, tak? Czy ostatnio? Który też dokonał rewizji tej spuścizny Emily Dickinson, stwierdzając, że kilka utworów Emily Dickinson tak naprawdę nie miało charakteru wierszy, to nie były wiersze, to nie były utwory poetyckie, a zostały zakwalifikowane przez pierwszego redaktora jej tomu, Johnsona, jako wiersze, mimo tego, że to były fragmenty listów, korespondencji. Stąd też ta nowsza edycja jej twórczości uwzględnia mniej wierszy, prawda, niż edycja Johnsona. Więc mamy cały czas do czynienia z przepisywaniem czy poszukiwaniem Emily Dickinson, z próbą odpowiedzi na to pytanie, które jest pytaniem oczywiście karkołomnym, żeby nie powiedzieć w ogóle skazanym na porażkę, kim była Emily Dickinson. I to nie tylko w Polsce te różne odsłony Emily Dickinson się ukazują, ale także w Stanach Zjednoczonych w literaturze anglojęzycznej. O pani profesor Salskiej. W konkluzji jej pięknego eseju, bo tu mówisz, Jerzy, że to monografia, tak, rzeczywiście to jest książka w książce. Dla mnie jest to też niesłychanie piękny esej o poezji, o literaturze amerykańskiej, o kawale amerykańskiej historii na dobrą sprawę i biografii Emily Dickinson. Te konteksty są znakomite, jest to pięknie napisane. Konkluzją tego wstępu, tej monografii, tego eseju pani profesor jest wskazanie na to, że także polska Emily Dickinson, polskie przykłady Emily Dickinson uwzględniają te przemiany, o których profesor Jarniewicz mówi. Od
przykładu Kazimiery Iłakowiczówny, jeszcze z wczesnego, takiego właśnie przykrojonego jednak wyboru, przed Johnsonowskiego wyboru poezji Emily Dickinson, który jest bardzo osobisty, jeżeli mogę tak scharakteryzować, bardzo na prędce styl tłumaczeniowy Iłakowiczówny. Bardzo ten wybór tych utworów jest specyficzny i ich przekład też jest odgięty w taką, no jednak sentymentalną, co tu kryć stronę, taką jeszcze wiktoriańską, taką jakby chciano widzieć poezję kobiecą. To jest też, no jednak to jest wybór poezji wydany rok przed Szeptem, tym słynnym tomem, tak mocno skrytykowanym przez Barańczaka, tomem Iłakowiczówny. Rozpędzam się, a miałam pani profesor Salski. Pani profesor mówi, widać przemiany myślenia o poezji, także w tym, jak zmieniają się na linii czasu polskie przykłady. Od jednak dość sentymentalnego, a przecież reprezentowanego w tym tomie dosyć obszernie, przekładu Kazimiery Iłakowiczówny, przez taki bardziej, zdecydowanie bliższy tekstowi przekład Mariańskiej, robię wielki skok ponad Barańczakiem, po Krystynę Lenkowską, która czyta Dickinson i tłumaczy ją, pani profesor Salska pisze surowo, tak bardziej w stronę wiersza wolnego. To są style polszczyzny, to są przemiany idiomu poetyckiego także w Polsce, na dobrą sprawę. To także wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe. Tak, to jeśli można, to na ten aspekt tej edycji BN-owskiej chciałbym też zwrócić uwagę, że wprawdzie nie pierwszy raz pokazuje się w Bibliotece Narodowej wybór poezji, w którym mamy prezentację kilku przekładów tego samego utworu. Jeżeli Państwo pamiętają, może wybór Eliota, poezji Eliota. Tam mieliśmy kilka wierszy, istotnych wierszy w trzech czy nawet w czterech przekładach. Tutaj tych przekładów jest więcej. Tutaj czasami konkurencyjnych czy rywalizujących ze sobą albo po prostu alternatywnych przykładów mamy sześć, czasem siedem, prawda? I to są, czasem tylko jeden ulubiony, ale to są przekłady, które, tak jak Ewa mówiła, pokazują nam, jak zmieniło się nasze rozumienie przekładu literackiego, prawda? Co można z tekstem oryginału robić? Na co tłumaczowi czy tłumaczce można pozwolić? Także jak zmieniły się nasze oczekiwania wobec języka poetyckiego, rozumienie języka poetyckiego, tak? Iłakowiczówna, Mariańska, Lenkowska, to są te trzy postacie, o których ty wspomniałaś. A przecież mamy jeszcze Tadeusza Sławka, który wydał swój wybór w zeszłym roku. Andrzeja Szuby, według mnie znakomite przekłady. I oczywiście Stanisław Barańczak. Ironią losu oczywiście, czy ironią historii jest to, że Barańczak i Iłakowiczówna spotkali się nie tylko wtedy, kiedy starli się, dyskutując o tym, jak powinna wyglądać poezja współczesna, ale także spotkali się jako tłumacze Emily Dickinson. Więc dla mnie ten wybór jest lekturą, był lekturą rewelacyjną z tego względu, że pokazywał, jak bardzo to się może zmienić, tak? Jak bardzo się zmieni nasze rozumienie literatury, języka poetyckiego, przekładu literackiego. Zwłaszcza, że mamy do czynienia jednak z tłumaczami, którzy są także poetami. Wszyscy. Prawda? Wszyscy, no na pewno wszyscy z tych wymienionych, były to też silne osobowości poetyckie. I wydaje mi się, że te baramenty osoby poetyckie w jakiś sposób znalazły przedłużenie, prawda, w przekładach. Gdzieś tam one się odzywają także i w przekładach. Wspomniałem o Andrzeju Szubie, który, jak Państwo może wiedzą, jest pustelnikiem, tak jak mówiono Emily Dickinson, pustelniczka z Amherst. Andrzej Szuba jest pustelnikiem z Katowic i pisze od wielu lat minimalistyczne, czasem jednowersowe wiersze, nazywając je postskryptami albo strzępami.
takie gnomiczne wiersze, które gdzieś mogą przypominać niektóre wiersze Emily Dickinson, a z pewnością ta wyjątkowa precyzja języka, tak, i taka oszczędność językowa, którą widać w jego twórczości, przeniosła się na przekłady, według mnie właśnie najbardziej skondensowane, najbardziej precyzyjne, najbardziej powiedziałbym takie rzeźbiarskie też, jeśli mogę wyjść poza, w kierunku jakiejś metafory, że one są robione w kamieniu, tak, w odróżnieniu od pewnej proszę? Barańczaka, ja bym powiedział, że to są łamigłówki i krzyżówki, ale no powiedz coś o Barańczaku. Mogę dorzucić, jeżeli chodzi o poetów tłumaczących Emily Dickinson i o ich związki z Emily Dickinson, ich poezji z poezją przez siebie tłumaczoną, to na pewno pamiętają Państwo pocztówki od i do Emily Dickinson Barańczaka. Mariańska zaś, pisząc jeden ze swoich utworów, gdzieś na marginesie zapisała, że musi koniecznie sprawdzić z Emily, czy przypadkiem nie pisze cudzą poezją, czy nie podbiera konceptu, takiej się to w którymś momencie wydało podobne, więc te pokrewieństwa na pewno są. Jeżeli chodzi o zagadki Barańczaka, tak sobie myślę, że pewnie jest tak, że to jest jednak, waży się na hipotezę, ta wersja Emily Dickinson, którą Państwo pewnie najszerzej znają, tak myślę, która najszerzej oddziałała, którą mamy od 1990 roku i 95, i ostatnia dostępna na rynku, to jest chyba 2016, wybór tych 200 wierszy Emily Dickinson. No on jest dla mnie podstawowy, na nim się wychowałam, czytając jako komentarze krytyczne pani profesor Salski do Barańczaka, którego akurat w wyborze poezji tutaj no nie ma tak wiele, prawda? Bardzo te utwory cenię, ale widzę, że jest to pewna odgięta Emily Dickinson, prawda? Jak ja powiedziałem, że Barańczak tłumaczył te wiersze, jakby to były krzyżówki czy łamigłówki, nie chciałem, właśnie nie miało to zabrzmieć jako krytyka Barańczaka. Według mnie Szuba rzeczywiście jest rzeźbiarzem w słowie. I te jego wiersze, może najbardziej takie odbiegające czy uwalniające się od składni, prawda? Tak najbardziej słowa na wolności w tych wierszach widzę. W przypadku Barańczaka dostrzegłbym zainteresowanie czy fascynację tłumacza poetami metafizycznymi. Poetami metafizycznymi, których poezja, jak Państwo może widzą, jest w dużym stopniu poezją perswazyjną, poezją argumentacyjną, prawda? Poezją logicznego wywodu, poezją, która, no nie wiem, Marvela, wykorzystującym sylogizm, tak? Sylogizm jako kompozycja, jako zasada strukturalna wiersza, tak? I czytając przekłady Barańczaka, wydaje mi się, że to tam jest, w stopniu, w jakim u innych tłumaczek nie ma. Być może to także jest kwestia wyboru, bo Emily Dickinson napisała prawie 1800 wierszy i każdy, oprócz jednego tłumacza, o którym za chwilę powiemy, każdy z tłumaczy wymienionych w tej chwili dokonywał pewnego wyboru. Być może Barańczak wybierał te wiersze, które były najbliższe poetyce XVII-wiecznych metafizyków angielskich, tak? Joda Dana, George'a Herberta, Andrew Marvella, tak? Ale to są właśnie takie precyzyjne sylogizmy, logiczne struktury, których nie dostrzegam w tym stopniu w wierszach tłumaczonych przez Mariańską, czy właśnie, nie wiem, nawet Andrzeja Szuby. Proszę. Albo Lenkowski. Pozwolę się tutaj wtrącić, bo Państwo pogalopowaliście, co jest wspaniałe, natomiast ja czuję się zobowiązana do pewnej funkcji porządkowej w imieniu słuchających, więc wrzucę coś i zaraz Państwu pozwolę galopować dalej. Z tej rozmowy już wynika mniej więcej, jakie grono tłumaczy zostało przez profesor Salską wybrane do tego tomu, ale pozwolę sobie odczytać wszystkie nazwiska wybrane przez redaktorkę. Znalazły się tutaj tłumaczenia Stanisława Barańczaka, Kazimiery Iłakowiczówny, Wacława Iwaniuka, to są te pierwsze, takie najwcześniejsze, które znalazła profesor Salska, Ewy Kuryluk,
Krystyny Lenkowskiej, która była wymieniona. Tutaj może pewne zaskoczenie, ponieważ jest też Maciej Maleńczuk na tej liście, Ludmiła Mariańska, Artur Międzyrzecki, Tadeusz Sławek i Andrzej Szuba. Te nazwiska były już wymienione. Przy czym można dodać, że w tym obszernym wstępie autorka odnotowuje jeszcze innych autorów przekładów. Odnotowuje, ma się wrażenie, najwięcej jak może, starając się o pewną kompletność obrazu, a więc w związku z tym pewnego zaszczytu obecności w tomie Biblioteki Narodowej dostąpili blogerzy wymienieni z pseudonimu, którzy na jakichś prywatnych blogach przełożyli parę wierszy, czy autorzy, dosłownie przekładów jednego czy dwóch autorów. Salska odnotowuje to wszystko, po czym wybiera. Wybiera według jakiejś strategii, która nie jest chyba do końca wyłożona w tym wstępie, mam wrażenie. Nie jest do końca wyjaśniona, jaki tutaj był klucz doboru. I o to chciałam Państwa też zapytać. Jak Państwo widzicie ten klucz doboru, według którym tutaj redaktorka się kierowała? Jak odczytujecie strategię tego doboru? Czy się też z nią Państwo zgadzacie? Czy widzielibyście tutaj jakieś alternatywy? Jerzy już powiedział, że to są polemiczne decyzje czasem, więc na te... Czekam na wyjaśnienie tej polemiczności. Twoje pytanie o tym świadczy, że czujesz pewną polemiczność pod skórą, prawda? Widzę tak, że są to bardzo wyraźne i ciekawe decyzje, natomiast redaktorka może też ze względu na już dużą rozmiar tego wstępu nie załącza takiej adnotacji tłumaczącej, więc was pytam. Ja muszę się przyznać, że ja byłem recenzentem wydawniczym tej książki i jestem w jakiś sposób odpowiedzialny też za niektóre z wyborów tutaj. Wydawało mi się, że przy tego typu twórczości, która istnieje w tak bardzo wielu wcieleniach czy odsłonach, przy tego typu twórczości, którą przekładali bardzo różni tłumacze profesjonalni, doświadczeni, a także tłumacze dość zaskakujący. Ewa Kurule no, trochę się zajmowała tłumaczeniem, prawda? Natomiast no, nie jest znana jako tłumaczka, jest ciekawą, jeśli nie wybitną, ciekawą artystką, malarką i prozaiczką. Maleńczuk, znany nam skądinąd, okazuje się też, przełożył kilka wierszy Emily Dickinson i przełożył je w sposób ciekawy. To jest przekład bardzo taki, nie wiem, podwłosiarski, swobodny, swojski, ale pokazujący jeden z bardziej znanych wierszy Emily Dickinson. Salska mówi, że spolszczył, prawda? Tak, spolszczył. Takie rozróżnienie. Więc jeżeli już... Ta książka staje się też w pewien sposób historią polskiej recepcji Emily Dickinson, a także historią właśnie polskiego przekładu literackiego. Dlaczego mamy stawiać tamę w XXI wieku Maleńczukowi tylko dlatego, że jest znany jako rockman bardziej albo celebryta i do tej pory nie wiedzieliśmy, że tłumaczy. Pokażmy, że także i on te wiersze jakoś polszczyźnie przyswajał. Wymienione przez ciebie nazwiska to są nazwiska tłumaczy, którzy publikowali swoje przekłady, prawda? Nie ma tu, i powiedziałbym, że to są chyba wszyscy tłumacze, którzy publikowali przekłady Emily Dickinson, jeśli nie w samodzielnych publikacjach, autorskich publikacjach, to w antologiach, tak jak Artur Międzyrzecki, albo gdzieś w pismach, jak Ewa Kuryluk, prawda? Więc mamy tutaj naprawdę komplet nazwisk i wyrzucanie, nie wiem, Ewy Kuryluk, dlatego że on jest bardziej znany jako malarka, czy Maleńczuk, dlatego że on jest znany bardziej jako rockman, wydawało mi się, no, zakłamywaniem obrazu w imię jakiegoś poczucia, nie wiem, czystości, nobliwości literatury. Jakie te wiersze zostały wybrane i w jakie przekłady? Ja sądzę, że na to odpowiedź jest prosta i bardzo skomplikowana. To była kwestia gustu.
Prawda? Chyba tylko tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma tutaj jakiegoś dogmatu, czy jakiejś doktryny, czy jakiejś filozofii, którą moglibyśmy tutaj, mógłbym tutaj wyartykułować i powiedzieć, że z wyboru 5 czy 6 przekładów, prawda, jednego wiersza, ten się pokazuje dlatego, że gdzieś tam właśnie do tej filozofii pasuje. Wydaje się, że na przykład, że autorka wyboru, pani Agnieszka Salska, ceni wysoko przekłady Lenkowskie, prawda? Są być może nawet najliczniejsze, tak? Mniej może właśnie Barańczaka, chociaż on też jest tutaj reprezentowany dość, w dość ciekawych i wielu, wielu przejawach. Więc no, chyba tylko tak bym to wyjaśnił i uznał to za atut tej książki, za atut tego wyboru. Ewo, nie? Jak ty widzisz ten wybór? Czy za tym stoi jakieś wyobrażenie idealnego przekładu Emily Dickinson? I osobista inklinacja na pewno. Dla mnie, jako dla czytelniczki, jest bardzo ciekawa, ponieważ bardzo szanuję panią profesor Salską. Jestem ciekawa, co wybrała dla siebie, w sensie, który przekład lubi najbardziej, bo jak już mówiłeś wcześniej, układ przekładów w tym tomie jest taki, że w przypadku tych wierszy, jakby je nazwać, najczęściej antologizowanych, takich the best of, pani profesor zwykle przedstawia wszystkie opublikowane przekłady danego wiersza. No właśnie tutaj jest jedna ważna jeden ważny brak mi się nasuwa, a w przypadku niektórych, nawet mających bardziej rozbudowaną serię przekładową, zamieszcza ten, który zapewne podoba jej się najbardziej. Mówiąc krótko, to dla mnie jest interesujące. No w przypadku takiej książki, która ma czytelnikom zdać sprawę z panoramy, także i z tego, jak różni poeci, jak różni tłumacze znaleźli coś dla siebie w Emily Dickinson i poczuli się skłonni, żeby to przetłumaczyć. Zawsze zabraknie jakichś nazwisk. Sama myślę, że pewną ciekawostką byłaby na przykład Agnieszka Osiecka, której jedno tłumaczenie wiersza Emily Dickinson znalazłam. Może Agnieszka Kuciak? Bo jeszcze jest taka historia, że kiedy mówimy o Maleńczuku i wierszach, które są spolszczeniami, tak, przekładach, które są spolszczeniami i jesteśmy już bardzo blisko przekładu wolnego, to przecież jest jeszcze tak, że jest bardzo wiele wierszy inspirowanych przez oryginały Emily Dickinson albo przekłady Emily Dickinson, o których pani profesor Salska też pisze. I to się można zastanawiać, czy one są jeszcze przekładami, czy już nie. Ewa Kuryluk właśnie napisała, zrobiła przekład i napisała wiersz, który jest zresztą komentowany w tej pięknej przedmowie pani profesor, który jest takim coverem, takim właśnie odgiętym, wolnym przekładem. Takich wierszy oczywiście jest więcej. Jeśli zaś chodzi o reprezentatywność tego wyboru, zwraca uwagę brak jednego tłumacza. Sprawa jest najświeższa. Chodzi mianowicie o Janusza Solarza, który dosłownie 2,5 miesiąca temu opublikował wiersze wszystkie, to znaczy wszystkie 1795 utworów w swoim przekładzie. Jest przez panią profesor Salską w przedmowie wspomniany, ale rzeczywiście nie jest reprezentowany w tym tomie. Jest przywołany i skomentowany. Jest przywołany i skomentowany, tak. Natomiast rzeczywiście ani jeden jego przekład nie znalazł się tutaj. Czy to jest jakaś decyzja, której państwo chcecie coś powiedzieć? Żadnego podtekstu nie ma. Nie mówię, że jest. Trzytomowa edycja wierszy wszystkich w przekładach Janusza Solarza ukazała się prawie w tym samym czasie, co edycja Solineum. Te książki powstawały prawie równolegle, przy czym książka w Bibliotece Narodowej miała się ukazać wcześniej, była zapowiadana na rok 2020. I jeżeli państwo sięgną do tej edycji trzytomowej Solarza, to tam na przykład jest informacja bibliograficzna o tej książce, ale podany jest rok wydania 2020.
Więc redaktor tego trzytomowego wydania, wiedząc o tym, że pani Agnieszka Salska przygotowuje dla BN-ki swój wybór, podał tę wiadomość i podał wiadomość jakby zawczasu, prawda? Jeszcze zanim się książka ukazała z błędną datą wydania. Natomiast wiersze Solarza, czyli edycja trzytomowa Solarza, jest tutaj omówiona. Ona została też tutaj omówiona i dość chyba, no nie zdawkowo, to nie jest jedno zdanie, to jest cały akapit. Cały akapit poświęcony przekładowi, który był wtedy, kiedy Agnieszka Salska pracowała nad tą książką, jeszcze pracą Instytutu Nascendi. Ona jeszcze była niedokończona, ta praca, tak? Mimo tego w ostatniej, rozumiem, chwili dorzucono tytuły trzech, zostały dorzucone tytuły trzech tomów tej trójtomowej edycji, a z korespondencji z panem Januszem Solarzem wiem, że pan Solarz w końcu się nie zgodził na to, co wydawało mu się zbyt szczupłym wyborem jego wierszy. Miał się ukazać w reprezentacji, która go nie zadowalała, więc tych wierszy tutaj nie ma, ale że mamy do dyspozycji trzytomową edycję dzieł zebranych, możemy przeczytać w wyborze, we wstępie pani Agnieszki Salskiej. Dobrze. Innymi słowy, pytałaś, Marto, czy Emily Dickinson żyje, czy jej wiersze żyją. Okazuje się, że żyje i to jeszcze w jakim tempie, prawda? Skoro ma kilka żywotów i to kilka żywotów równoległych. Tak, dobrze. To wprowadźmy swoją drogą trochę więcej Emily Dickinson tutaj. Chciałam poprosić teraz Państwa o przeczytanie trochę jakiegoś Państwa wyboru, z tego wyboru, po kilka wierszy, jeżeli możecie Państwo wybrać. Tutaj z taką sugestią do dalszej rozmowy, że chciałabym oczywiście zapytać także o Państwa preferencje, bo już zapytałam o to, jak widzicie decyzję profesor Salskiej, ale też o Państwa preferencje względem tych tłumaczeń, a zwłaszcza o coś, co byście mogli Państwo określić jako takie nieoczywiste sympatie, tłumaczenia, co do których wiecie, że może są niedoskonałe albo nieoczywiste, ale z jakiejś przyczyny są wam bliskie albo je lubicie po prostu. Może też w tym wyborze coś takiego można by umieścić i dalej byśmy o tym mogli rozmawiać. Aha. Chętnie przeczytałabym Państwu dwa ulubione moje wiersze, może z oryginałami, bo mam je ze sobą. Pierwszy, obydwa dotyczą spotkań, obydwa dotyczą nieoczywistych spotkań i napięcie, które się w nich buduje, też jest nieoczywiste i bardzo mnie pociągające. Pierwszy z tych wierszy to I Started Early, który pani profesor Salska przedrukowuje w moim ulubionym przekładzie Ludmiły Mariańskiej. To jest A Walk on the Wild Side. To jest spotkanie z męskim morzem, oceanem. A wiersz drugi, bardzo, bardzo słynny, dotyczy spotkania ze śmiercią. Które to spotkanie tutaj u pani profesor w wyborze jest seryjne, jest kilkuelementowe. I też mam swoje ulubione. Może rzeczywiście tak mogłoby to wyglądać. W takim razie może. To jest według ujęcia Thomasa Johnsona utwór 520, datowany na późny rok, a nie, ono jest datowane na 1862, więc jest to szczytowy, można tak powiedzieć, moment pisarski Emily Dickinson. I started early, took my dog and visited the sea. The mermaids in the basement came out to look at me, and frigates
in the upper floor, extended hempen hands, presuming me to be a mouse aground upon the sands. But no man moved me till the tide went past my simple shoe and past my apron and my belt and past my bodies too and made as he would eat me up, as holy as a dew, upon a dandelion's sleeve. And then I started too. And he followed close behind. I felt his silver heel upon my ankle. Then my shoes would overflow with pearl. Until we met the solid town. No one he seemed to know, and bowing with a mighty look at me, the sea withdraw. To jest utwór o młodej damie, która samotnie odwiedza pewnego dżentelmena. I to spotkanie jakby wymykało się spod kontroli lekko, bo dżentelmen jest lekko bezceremonialny tak naprawdę, ale nie ma tam uczucia zagrożenia, to jest gra. I wydaje mi się, że to się najciekawiej udało w bardzo zmysłowych, w moim odczuciu, przekładach Ludmiły Meriańskiej. Pani profesor, dam sobie radę, pani profesor, właśnie ten bardzo ciekawy w moim odczuciu przekład Mariańskiej jako jedyny przedrukowuje. 520. Ruszyłam wcześnie. Wzięłam psa, poszłam odwiedzić morze. Syreny z sutereny wyszły, by na mnie spojrzeć. Fregaty konopne ręce wyciągały na piętrze spod dachu, biorąc mnie widać za mysz na mieliźnie na piachu. Nikt mnie nie minął, aż przypływ dosięgnął mojego bucika. Wspiął się nad fartuch, nad pasek, docierał już do stanika. Jak gdyby chciał mnie pożreć, całkowicie pochłonąć, jak rosę na tulejce mniszka. Ruszyłam więc w drugą stronę, a on podążał tuż za mną. Czułam dotyk jego stóp srebrnych na kostkach u nóg. W buciki wlewały mi się perły. Aż wbiegliśmy w zwarte miasto, obce mu, nieznajome. I morze, patrząc na mnie z mocą, zawróciło, z ukłonem. I spotkanie drugie jest spotkaniem ze śmiercią, która też jest dżentelmenem. W oryginale to jest he. Pisała o tym szeroko pani profesor Salska. Bardzo dla mnie inspirujące były te uwagi, dotyczące tego między innymi, że forma wspólnej przejażdżki bryczką była z jedną niewielu form, tolerowanych form zalotów. I to jest w tamtym czasie. I to jest taka właśnie przejażdżka ze śmiercią. W moim odczuciu również i tam w polskich przekładach dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ śmierć po polsku jest rodzaju żeńskiego. I całe to napięcie, jeśli niedostatecznie dobrze wygrane, wydaje mi się, że znika. I chyba w tym momencie udało mi się zgubić oryginał. Już prawie. Aha. To jest utwór 712. Jak się wydaje, rok późniejszy od spotkania z morzem, z oceanem, z przypływem. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The courage held but just ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too, for his civility. We passed the school where children strove at recess in the ringing. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. Or rather, he passed us. The dews drew quivering and chill. For only gossamer, my gown, my tippet, only tulle. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground.
since then, these centuries, and yet feels shorter than the day I first submissed the horses' heads were toward eternity. W wyborze poezji Emily Dickinson znajdujemy, zerkam, czy na pewno wszystkie. Tak mi się wydaje. Wszystkie opublikowane polskie przekłady od, powiedzmy sobie, najbardziej chyba jednak konwencjonalnego przekładu Kazimiery Iłakowiczówny, która jest trochę jak przejażdżka dwóch przyjaciółek. Śmierć przystanęła na szosie. Nie miałam czasu dla niej, to ona przystanęła na szosie. W pojeździe byłyśmy same, obok nieśmiertelności. Wolniutka jazda, bo jej niespieszno, a jam się pozbywała kolejno zajęć i godzin próżnowania za jej uprzejmość. Otóż i szkoła, obok dzieci, po lekcjach hasające, a dalej łany kłosów wpatrzone w zachodnie słońce. Przystanął pojazd nasz przed domem, jak wzdęcie gruntu niskim. Dach jego ledwo był widoczny, okap przy ziemi blisko. Odtąd mijają wieki. Z nich każdy krótszy niż on dzień pierwszy, kiedym pojęła, że pojazd ów kierunek miał na wieczność. To była Kazimiera Iłakowiczówna. Teraz Stanisław Barańczak. Śmierć wciąż jest rodzaju żeńskiego. Nie mogłam stanąć i czekać na śmierć. Ona sama mnie podwiozła, uprzejma. Bryczka mieściła nas dwie i jeszcze nieśmiertelność. Konie szły stępa, niepoganiane, widząc, że śmierci niespieszno. Swoje rozrywki i pracę odłożyłam przez grzeczność. Minęłyśmy boisko szkolne pełne dzieci, rejwachu, a potem łany w nas wpatrzone, a potem słońca zachód, lub raczej słońce nas minęło. Gęstniał płacz zimnej rosy. Sukienkę miałam za cały płaszcz. Stanęłyśmy przed domem, niskim jak gruntu wybrzuszenie. Dach ledwie był widoczny, gzymsy wrośnięte w ziemię. Odtąd stulecia już, a jednak każde z nich prędzej przeszło niż dzień, gdy pierwszy raz pojęłam, że końskie łby prą w wieczność. To był Stanisław Barańczak. Przeskakuję do interpretacji Krystyny Lękowskiej, która decyduje się, żeby śmierć była mężczyzną, tak jak w oryginale. I nawet się uśmiecha ta śmierć. Tam była, wcześniej była tylko grzeczna, civility, uprzejma. A tu może nawet jest kokieteryjna. Krystyna Lękowska. Nie mogłam się zatrzymać przed śmiercią, więc on z uprzejmości swój powóz zatrzymał tylko dla nas i nieśmiertelności. Jechaliśmy powoli. On nie znał pośpiechu. Odłożyłam pracę i zabawę dla jego uśmiechu. Stanęliśmy przed domem. Niskim. Ach, nie. Przepraszam. Minęliśmy szkołę. Dzieci walczące na placu. Pola zerkające ziarnem, zachodzące słońce. Ono minęło nas raczej. Rosy drżały w dżdżu. Moja koszula tylko ażur. Etola tylko tiul. Stanęliśmy przed domem jak wybrzuszenie ziemi. Dach ledwie dostrzegalny, a gzyms wewnątrz ziemi. Wieki minęły, a jakby niecały dzień pierzchnął, zanim zgadłam, że łby końskie wskazywały wieczność. W mojej niedoskonałej lekturze chyba słyszą Państwo, jak się troszkę gubię w tym rytmie, bo też rzeczywiście wiersz Lękowskiej, tłumaczenie Lękowskiej jest specjalnie wyboiste, jest bardziej asonansowe, jest mniej rytmiczne. Dla mnie trudniejsze w odbiorze. Jeszcze się nie oswoiłam z tym tłumaczeniem, bo wychowałam się na Barańczaku. Ale dla mnie pod tym względem zmiany płci odważne i bardzo ciekawe. Oddaję głos Jerzemu.
No może odważny, może bardzo ciekawy. Nie, znaczy ciekawy na pewno, ale nie przekonujący. Ja z Krystyną Lonkowską rozmawialiśmy na ten temat, trochę się spieraliśmy, bo proszę posłuchać, nie mogłam się zatrzymać przed śmiercią, więc on z uprzejmości swój powóz zatrzymał tylko dla nas. Pojawia się jakiś on, pojawia się ktoś trzeci, prawda? Można tę sprawę załatwić. Oczywiście chciałbym, żeby śmierć była nim, była jednak kawalerem, prawda, który przyjeżdża do panny. Więc te wcześniejsze przekłady, czy to Mariańskiej, czy Barańczaka, no pod tym względem nie sprawdzają się, tak, jeżeli śmierć jest kobietą. Ale co zrobić, skoro musimy naruszyć albo porządek symboliczny, albo porządek gramatyczny. Wydaje mi się, że rozwiązaniem, to rozwiązanie, jak mówię, nie przekonuje mnie Krystyny Lenkowskiej. Nie mogłam się zatrzymać przed śmiercią, więc on z uprzejmości, ktoś, prawda, ten trzeci, ojciec, brat, kochanek, swój powóz zatrzymał tylko dla nas, dla mnie i dla śmierci. Możliwe, prawda? Te zaimki są tak rozbrykane, tak rozkręcone, że no, wprowadzają pewną konfuzję. Gdybym ja mógł radzić, bo przecież nie będę tego tłumaczył, to oczywiście zachowałbym męski rodzaj, ale dałbym na przykład przed śmiercią, dałbym pana śmierć, pan śmierć, mistrz śmierci, tak? I wtedy ten on już jest, będzie wiadomo, do czego ten zaimek przykleić. Nie mogłam się zatrzymać przed panem śmiercią, więc on z uprzejmości, prawda? To by chyba rozwiązało w moim mniemaniu. Ewentualnie no, trzeba byłoby poszukać jakieś synonimy śmierci, tak jak, nie wiem, kostuch. Chociaż to z kolei... Zgon. No właśnie. Nie mogłam się zatrzymać przed zgonem. Ale przed zgonem to z kolei, tak. No i jest to, widzicie Państwo, to jest naprawdę wielka ekwilibrystyka. Te wiersze niby proste i krótkie stawiają tłumacza na język polski przy takim właśnie rozkręceniu składni, bo to jest poezja ucieczki przed składnią, tak? To jest to coś, co, nie wiem, moderniści tak uwielbiali i robili tak znakomicie. W połowie XIX wieku robiła Emily Dickinson. Bardzo możliwe, Nie chcę powiedzieć tego, co chciałem powiedzieć. Nie, bo się zastanawiam, skąd ten pomysł, prawda, tak rewolucyjny, takiego nonszalanckiego podejścia do składni, który jest nonszalancją oczywiście sensotwórczą, prawda? On buduje sensy, on radykalizuje wiersz i jest chyba głównym powodem, dla którego nadal do Dickinson sięgamy i ona jest nadal tłumaczona, prawda? Bo to nie są wiersze, w których cokolwiek byłoby oczywiste, nawet w niektórych oczywistych wierszach. Ale to tak uwaga techniczna co do przekładu. Być może czekamy jeszcze na swoją Dickinson. Prawda? Nie być może, na pewno się pojawią kolejne przekłady tej poezji. Czy ja mogę teraz przeczytać, pani Marto? Tak. Ja bym chciał przeczytać wiersz bardzo znany i bardzo krótki. Greatest hit, nawet nie hits, tylko greatest hit. W kilku przekładach. Wiersz jest krótki, po angielsku on brzmi tak. I'm nobody, who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us, don't tell, they advertise, you know. How dreary to be somebody, how public like a frog, to tell one's name, the livelong June, to an admiring bog. I wiersz w przekładzie Iłakowiczów. Jam nikt, a ty ktoś, bracie, jest. Możeś ty nikim też. Aż dwoje nas, więc cicho bądź, bo nas wygonią stąd. Jak nudno być kimś, prawda? Jak niedyskretnie żabim oznajmiać swe miano z krzekiem podziwiającym bagnom. Artur Międzyrzecki. Ja jestem nikt. Kto jesteś ty? Czy i ty także jesteś nikim? Jest więc nas dwoje, ale milcz, gotowi wziąć nas na języki. Jakie to smutne zostać kimś, wciąż na widoku, żaba śliska, co swoje imię cały dzień skrzeczy, by znały ją bagniska.
Stanisław Barańczak. Jestem nikim, a ty? Czy jesteś nikim też? Zatem jest nasz aż dwoje. Pst, rozejdzie się, wiesz. Jak monotonnie jest być kimś, popisującą się żabą, kumkać swe imię, cały czerwiec, stojącym w podziwie stawom. Ludmiła Mariańska. Jestem nikim, a kim ty jesteś? Czy także jesteś nikim? A więc dwoje nas? Nic nie mów, bo ogłoszą to z krzykiem. Być kimś, jakie to żałosne, imienia swego nie pragnę, jak żaba w czerwcu życia głosić przed zachwyconym bagnem. I może Andrzej Szuba. Jestem nikim, a ty też nikim jesteś, więc jest nas dwoje? Sza, bo się rozniesie. Jakie to nudne być kimś, samochwalącą się żabą, rechotać swe imię czerwcowi i zachwyconym mokradłom. Bez komentarza? Te wiersze komentują się same. Komentują się same, tak. No to także jest pewna zagwozdka gramatyczna, prawda? Jestem Nick, I'm nobody, who are you? Are you nobody too? Język angielski jest językiem niefleksyjnym, polski jest fleksyjnym. Ten nikt staje się nikim, prawda? Trzeba zmieniać mu postać, tak? Już wtedy zaczyna się rozmnażać jakoś niepotrzebnie. Przy czym przeczytałem ten wiersz też po angielsku, bo to jest prawie, że rymowanka dziecięca, prawda? I'm nobody, who are you? Are you nobody too? A jeśli mamy, ja jestem nikt, to ty jesteś, prawda? Albo ja nikt, a ty ktoś, bracie, jest. To ta pseudo-infantylna dziecięca rytmizacja ginie. A jest to wiersz, który jest chyba nawet parodią, prawda, jakiegoś wiersza, który Emily Dickinson gdzieś wyczytał w jakiejś antologii, więc no, on taką pewną swawolność w sobie musi mieć. Musi mieć nie tylko w samym pomyśle, że być kimś jest nudno, żałośnie, smutno, monotonnie i drętwo. Nie, to jest po prostu, przeczytałem te sześć może, w takim przekonaniu, że słuchają Państwo hymnu na cześć przekładu literackiego. To jest przekład literacki. To, co można zrobić tak krótkim, prostym, wydawałoby się wierszem, no to budujące. To ja tutaj dorzucę do tego hymnu. Po co? To znaczy, chciałam... Już Państwo dużo powiedzieliście o jakichś swoich sympatiach względem poszczególnych tłumaczy i pewnych różnicach między nimi. Natomiast wydaje się, i to tak też opisuje profesor Salska, że zarówno jeżeli chodzi o to, jaką porcję twórczości, tak jak Państwo powiedzieliście, Dickinson, poszczególni tłumacze wybierają sobie do pracy, do prezentacji, ale też o to, które z jej aspektów, czy tematycznych, czy formalnych, podkreślają, podbijają, a które może zacierają, czy wręcz modyfikują, jak taki przegląd tutaj przedstawia Agnieszka Salska. I o te poszczególne cele, czy strategie tłumaczy chciałam Państwa zapytać. Jak widzicie tutaj, to co poszczególni tłumacze chcieli osiągnąć, ale może też czego chcieli nauczyć polski wiersz? Czy czegoś chcieli nauczyć? Czy coś chcieli mu zaproponować przy pomocy swoich wyborów? Nie wiem, czy tak dam radę zetykietować, ale myślę sobie, jeszcze mam myśl po lekturze pani profesor Salskiej wstępu. Pani profesor mówi, że Emily Dickinson, że ilość przekładów Emily Dickinson, polskich, różnych, dowodzi tego, że to jest obecnie najpopularniejsza
amerykańska poetka w Polsce. Myślę sobie, że Elizabeth Bishop jeszcze chwilę i będzie jej deptała po piętach. To jest bardzo ciekawe. Ale no właśnie, tak jak wydaje mi się, że nie mamy takiej poetki jak Elizabeth Bishop, nie mamy poetki, poety, tak? Nie mamy takiej dykcji. To przy Emily Dickinson widać to chyba jeszcze bardziej. Patrzę na Jerzego jąkając się z niepokojem, ale chyba tak właśnie jest. My po prostu nie mamy kogoś, nie mamy w historii literatury polskiej kogoś, kto by uprawiał poezję w taki sposób, tak nie? Jak myślisz? Nie myślę o księdzu Bace, no ale dla mnie to jest jakieś puste miejsce, jakiś brak, który z jednej strony zostaje wypełniony tłumaczeniami poetki, która jest inna, a z drugiej strony wydaje mi się, że no w tej twórczości jest taki magnes, ona rezonuje, pewnie dlatego tłumaczą ją poeci. Jest w niej coś takiego, że ona świetnie rezonuje i po prostu domaga się tłumaczenia od wielu osób, które się w takim sposobie myślenia o poezji rozpoznają. A co z tym robią, to już jest osobna sprawa. Widzę, że Jerzy się sposobi, ja mu oddam głos. Tak, koniecznie. Nie sposobię się, słucham. My nie mamy oczywiście Emily Dickinson, ale mamy, mamy równie dobre albo lepsze poetki. Znaczy nie gorsze, inne, nie? Trochę prowokacyjnie odpowiedziałem. Oczywiście, no nie wiem, to zależy jaki aspekt weźmiemy pod lupę, prawda? Jeżeli chodzi na przykład o to, co ona robi ze składnią, to mamy Krystynę Miłobędzką, prawda? Której no, porównywać z Emily Dickinson nie ma w ogóle sensu. To tylko jeżeli ją przywołuję, to tylko dlatego, że mamy do czynienia tutaj z poetką, która tak twórczo podchodzi do tej podstawowej tkanki języka, jaką jest składnia, tak? Ale Emily Dickinson, jeżeli ona nadal żyje, a żyje, prawda, i to żyje, jak się zgodziliśmy tutaj w wielu odsłonach, to chyba dlatego, że ona jest wielopiętrowa. Albo powiedziałbym, że ona jest poetką bez centrum. O, tak bym to określił. Nie? Że ona jest po prostu poetką rozsypaną. Gdybyś mnie Marta zapytała o ulubiony wiersz, ja bym nie powiedział, jaki jest mój ulubiony wiersz. Bo te wiersze stają się ulubione w kontekście innych ulubionych wierszy. Tak? Te wiersze są dlatego takie krótkie, że jeden wiersz drugi potrzebuje. One oczywiście spełniają się też jako wiersze osobne, tak? Ale to jest dla mnie przykład, twórczość Emily Dickinson jest dla mnie przykładem work in progress, twórczości totalnej, całościowej, twórczości tym dla mnie, nie wiem jak to określić, wspaniałej, cudownej, niezrozumiałej, fantastycznej, że Emily Dickinson w zasadzie zaczyna pisać i ona już wie jak ma pisać. Prawda? No może tam jeden, dwa, trzy wiersze, prawda? W okolicach 30 ona ma już opracowany tę radykalną poetykę, tak? Tę radykalną poetykę, która jej pozwala przez kilkadziesiąt lat napisać prawie 2000 wierszy. Wiersze, które niektóre są właśnie gnomiczne, niektóre są dość oczywistymi może parabolami, prawda, analogiami, konceptami, ale niektóre no, stawiają nas wobec jakiegoś świata, którego objąć nie możemy, bo tak małe są i jednocześnie tak wielkie, prawda? I jest to poetka, która, nie wiem, tam Pascal chyba nie pada we wstępie u Agnieszki Salskiej, ale gdzieś jakaś po paskalowsku wydaje mi się pęknięta też. Ja wspominałem tutaj o poetach metafizycznych. To pęknięcie u poetów metafizycznych jest też wyraźne, prawda? I patrzenie na świat, postrzeganie świata jako rzeczywistości antytetycznej, tak? Kontradyktoryjnej, uciekającej definicjom, prawda? Samoprzeczącej. I te wiersze, jeżeli czytać je w dłuższych dystansach, widać jak one właśnie siebie potrzebują, jak jeden wiersz drugi wzbogaca, bo pokazuje
że no nie wiem, to co powiedziałam o wierze, że wiara utracona jest nie do odzyskania i to jest strata, to jest taki wierszyk, prawda? Że okazuje się, że nie, że ważniejszy jest ten taki mały przedział, który jest nam dany między jedną pustką, nicością, a drugą nicością, też drugi, prawda, inny wiersz. Czy jej wiersze dotyczące zmysłowości, postrzegania świata zmysłowego poprzez zmysły. Wydaje się, że jest to poetka wyjątkowo zmysłowa, a jednocześnie poetka wobec zmysłów chyba podejrzliwa, prawda? I w jednym z ostatnich wierszy o pustyni, ona mówi, nie, tam zmysły tak naprawdę są drugorzędne, jeżeli mamy wyobraźnię i rozum, prawda? Umysł, że całą pustynię możemy wykreować w wyobraźni. To wyobraźnia, nie wiem, gdzieś to sobie pewnie pozapisywałem. Prawda? No właśnie, no to też jest koncept chyba barokowy i metafizyczny, że w kropli rosy odbija się cały wszechświat, tak? Więc no, tych odniesień jest tak wiele i one robią wrażenie, jeżeli przeczytamy 500 wierszy albo kilkaset, żeby wyobrazić sobie, jak potężna to była osobowość, ta Emily Dickinson, zamknięta w prowincjonalnym Amherst. Nie tylko w prowincjonalnym Amherst, ale w tym swoim pokoju, z którego pod koniec życia w ogóle nie wychodziła. Nie z bratową, tylko z kochanką brata, rozmawiała przez drzwi, prawda? Kochanka brata, która potem opublikowała jej wiersze, jak ona się nazywa? Todd, tak? Mabel Todd. Ona jej nie widziała. Mimo tego, że mieszkały w tym samym domu, czy bywały w tym samym domu. Emily Dickinson się jej nie pokazała nigdy, była zamknięta, więc ta przestrzeń u Emily Dickinson jest raz kosmosem, a raz właśnie taką klaustrofobiczną klatką, z której ona dzięki wyobraźni, dzięki językowi też potrafi wyjść. Wyobraźniowo niekiedy dla mnie to są niesłychane zupełnie historie i też właśnie tak jak mówiłem kontradyktoryjne. Od wiersza, teraz strasznie banalizuję, moje serce jest jak pies omalże, tak? Przytulisz, przygarniesz, może wyprowadzisz nas, nie będzie się narzucał. Od takiego po te wizje śmierci, które dla mnie te najsłynniejsze na pewno Państwo kojarzą. Ten o muszę, tak? Która brzęczała u Lękowskiej, czy bzyk muchy trochę mnie. Trochę mi brzęczy, ale i te, że kiedy w mózgu załamuje się deska, tak, i tracimy czucie, po takich, te, które na pewno Państwo znają, po takie, które są może mniej oczywiste, wizje, te wizje no, kosmiczne, takie eschatologiczne. Jest utwór, który opowiada o tym, jak bohaterka liryczna wiersza przechodzi na drugą stronę, ale dzieje się, to jest niesłychana dla mnie metafora, której sobie jeszcze ciągle do końca nie przemyślałam. Ziemia wywraca się na nicę, the hemispheres are reversed, jakby się robiły takie i ona przechodzi przez jakieś drzwi, żeby zobaczyć kosmos i obchodzi, tak? I wtedy jest ta pełnia circumference, może obrzeżać Ziemię z drugiej strony. Tam siła tej wyobraźni i kontrasty w tej twórczości dla mnie są niesłychane i w związku z tym nie dziwi mnie to, że jeśli pomyślimy o tej twórczości, która ma też momenty słabsze, tak? To jest 1800 wierszy, z których niektóre no, nie są dobre. Chyba nie ma szans, żeby poziom 1800 wierszy był równy i tak wybitny, że to jest jakaś kula, przez którą tłumacze przewlekają sobie, czy wyciągają jakieś nitki, tak, po różnych trajektoriach, by tak rzec, bardziej sentymentalnych, bardziej zmysłowych, bardziej eschatologicznych, bardziej filozoficznych, to bardziej autotematycznych, to Barańczak na przykład. I to wydaje mi się, że każdy tłumacz, każda tłumaczka wyciąga też nie jedną nitkę, ale nawet kilka. To gęsty splot. Jakoś, Jerzy, mówiłeś o tym braku centrum, a pani przedstawiła tę wizję obrzeżania, no właśnie, a tutaj we wstępie przywołane jest to niesamowite zdanie, które ona notuje ona Dickinson notuje też w liście do Higginsona, moim zajęciem jest obwód. Niesamowicie mi się podoba to zdanie, chociaż Salska tylko lekko je interpretuje, zostawiając tak.
Czy to nie jest Mallarmé? Tak się zastanawiam, który powiedział kiedyś, prawda, że nazwać rzecz to jest nudne. Trzeba tę rzecz wykreować, opisać, prawda? Stąd też peryfrazy, które u niej się pojawiają. Miała naturalne wyczucie tego, co działa w poezji, co nie. Mimo tego, że przecież ryzykowała wiele. Jak państwo tak pobieżnie zerkną do tych wierszy, to aż za głowę można się złapać, ile tam jest abstrakcyjnych pojęć, prawda? Ona potrafi pisać wiersze o miłości, znaczy o miłości z dużej litery pisane, prawda? Pustka, łaska, litość. No po prostu tego jest od groma. Czasami całe wiersze są wierszami na wysokim stopniu abstrakcji, prawda? Operującymi pojęciami. I znowu odwołam się do metafizyków, czyli do poetów XVII-wiecznych angielskich. Eliot o nich powiedział, że John Donne, czyli inni metafizycy, że dla nich myśl była jak zapach róży. Prawda? Czyli pisali o konceptach, pisali o pojęciach, tak jakby to były zjawiska fizyczne, jakby to było doświadczenie fizyczne. I wydaje mi się, że na tym polega geniusz między innymi Emily Dickinson, że ona wchodzi w ten rejon, na który poeci nie powinni się zapuszczać, czyli rejon pojęć abstrakcyjnych i daje nam pozwala nam je doświadczyć, prawda? Że czujemy tak, jakby to były zjawiska psychiczne, fizyczne, a nie jakieś właśnie językowe abstrakty, które zniechęcają niektórych czytelników. Skoro zbliżyliśmy się już do samej Emily trochę, to w sumie na koniec chciałam jeszcze zapytać, czy podrzucić wątek wizerunku Emily Dickinson, z którym wydaje mi się, że tutaj ten wstęp profesor Salskiej też robi bardzo ważną rzecz. Ona odnotowuje zarówno, czy mówi i tak opisuje, w jaki sposób tworzono rodzaj legendy Emily Dickinson tuż po jej śmierci, tutaj przy udziale bratowej przede wszystkim, właśnie nie Mabel, to tylko samej Susan Dickinson, jako pustelnicy w białej sukni, odciętej od świata, zamkniętej właśnie w tym pokoju. Z drugiego końca, powiedzmy, przychodzą przywołane przez, drugiego końca historii, nazwijmy to, przywołane przez Salską współczesne przedstawienia, których, jak się okazuje, dziwnie dużo. Filmy, seriale przedstawiające Emily Dickinson żyjące, czy swoje tak, życie wyciągające z tych zagadek biograficznych, których ileś tam rozważa się do dzisiaj. Natomiast profesor Salska przedstawia Dickinson jednak przede wszystkim jako bardzo świadomą uczestniczkę życia literackiego. Wcale nie natural born poet, tylko autorkę, która czyta świadomie, która czyta dużo, która też bardzo świadomie, mimo tego, że nie publikuje, to włącza się, kreuje też siebie jako poetkę i uczestniczy w tym życiu literackim korespondencyjnie, pisząc potwornie dużo listów, wysłuchując krytyk swoich tekstów, niekoniecznie się do nich stosując, bo tutaj Salska podkreśla już właśnie ten pomysł, o którym Jerzy powiedział, który ewidentnie był bardzo jakąś świadomy program realizowany przez Dickinson. Osobę, która co prawda w tym jednym domu i jednym miasteczku funkcjonuje, ale uczestniczy przy pomocy korespondencji w dużo większym literackim zjawisku. Na ile to jest według państwa dzisiaj istotne, żeby to, co tutaj robi profesor Salska, takie przypomnienie, przedstawienie też jakiegoś rodzaju informacja na temat Dickinson, bardzo idąca w poprzek właśnie tego, co stało się udziałem popkultury i Dickinson wizerunku popularnego. Bardzo podoba mi się w tym wstępie wyważenie i dyskrecja.
Dowiadujemy się tego, czego powinniśmy się dowiedzieć, ale bez szczególnego oceniania. To nie jest system skandalizujący. Jest doskonały, jest piękny. Ale to, że mit Emily Dickinson funkcjonuje nadal, jest chyba bardzo, bardzo cenne i w sumie ciekawe, bo przecież nas intryguje, prawda? Kwestia, że pani profesor Salska, jednym z pierwszych tych tekstów, które czytałam, był artykuł z lat 80. zatytułowany prowokacyjnie Kochanek panny Dickinson, żebyśmy pomyśleli, ach, wreszcie się okazało, to on. I teraz jest jasne, kto był mistrzem. Chodziło oczywiście o język i to była... No właśnie, czy ten mit Dickinson nie działa w ten sposób właśnie, tak? Że nas przyzwyczajonych do pewnych mechanizmów jakoś dystansujemy się, ale jednak jesteśmy ciekawi, czy on nas nie łapie i później nie przekierowuje w stronę czytania poezji. Może to tak jest trochę. Ciekawi mnie bardzo, i ten wątek pani profesor też podejmuje, ciekawi mnie element autokreacji w tym wszystkim. I jeszcze jedna ważna myśl ze wstępu, która ze mną została i pewnie zostanie na dłużej. Jestem polonistką i nie zauważyłam tego, że listy Emily Dickinson, zwłaszcza te dojrzałe, powiedzmy te po 60 roku, są pisane tym samym rytmem, co jej poezje. Między innymi dlatego te różnice w numeracji wierszy, bo łatwo było z tych listów, i zresztą w tych listach były wiersze zapisane odrębnie, tak, formą wierszową właśnie, tak, nie ciągłą. Stąd te kłopoty z wskazywaniem, które to te wiersze, a które to te listy, bo w którymś momencie ta dykcja robi się ogromnie podobna i jest też zrytmizowana. Może więc właśnie to nie była autokreacja, tylko to była ta prawda. W sensie ona taka właśnie była. I w listach, i w wierszach tam nie było jakiegoś działu i tam nie było żadnego auto-mitotwórstwa. Ja nie potrafię rozstrzygnąć, ale może Jerzy. Nie, ja bym chciał Państwa przekonać, że Emily Dickinson w tych wierszach jest tak ciekawą postacią, tak fascynującą, że naprawdę jest to nieistotne, kto był jej kochankiem, czy miała epilepsję, czy miała wadę wzroku, czy rzeczywiście chodziła w białej sukni. To jest już nieciekawe. Jest prawda, no, ale chcę powiedzieć, że Emily Dickinson najciekawsza jest tutaj. To jest po prostu niesamowita postać. To jest niesamowity głos, który nam się objawia i zakrywa, prawda? I gra, i wie, że gra, prawda? Bo mówiłaś tutaj o samoświadomości. Tak, jest to wyjątkowo samoświadoma poetka. We wstępie mogą Państwo przeczytać długi spis książek, prawda, który był u niej w pokoju. I ona czytała rzeczy bieżące, współczesne, nie tylko amerykańskie, ale angielskie, prawda? Sióstr Bronte czy Christiny Rossetti, George Eliot, prawda? Interesowały ją konkretne zjawiska poetyckie czy literackie. Więc no, mamy do czynienia z kimś rzeczywiście, kto jakimś cudem, w latach, mając 30 parę lat, opracował sobie tę wizję poezji i jej się trzymał i potrafił o nią walczyć właśnie w listach pisanych do redaktorów. Nigdy to nie było tak, że Emily Dickinson ustawiała się w pozycji studentki, prawda? Czy takiej uczennicy, która chciałaby się dowiedzieć. Ona była bardzo siebie świadoma i wiedziała, czego chce, ale z drugiej strony, że nawiążę do tego, do tej uwagi zrobionej przez Ewę, że są też wiersze gorsze. My nie wiemy, czy to są wiersze. My nie wiemy, czy to są wiersze, które Emily Dickinson chciałaby, żeby ktokolwiek je czytał, prawda? Przypomnę tylko, to jest rzecz znana, ale za życia Emily Dickinson nie ukazał się żaden wiersz pod jej nazwiskiem. Ukazało się w sumie 10 wierszy, zazwyczaj w lokalnej prasie, anonimowo. 10 wierszy na napisanych 2000 wierszy, prawda? Ona tego nie publikowała, wysyłała je, prosiła o komentarze do paru osób zaprzyjaźnionych, wysyłała znajomym w listach. Niektórzy uważają, że te wiersze tak naprawdę były częścią listów, prawda?
Stąd też właśnie w kolejnych edycjach różne liczby tych wierszy. Więc do tego jeszcze przed śmiercią chyba zobowiązała swoją bratową do zniszczenia tych wierszy. Więc co my tak naprawdę mamy? Czy mamy dzieło przygotowane, stworzone i przygotowane przez Emily Dickinson, świadomie skomponowane, uporządkowane, czy też coś, co w ciągu tych, nie wiem, stu kilkudziesięciu lat od jej śmierci zaczęło nawarstwiać, żyć własnym życiem, domagać się naszego zaciekawienia, wywoływać różne spory, polemiki. Nie wiemy i tego się chyba już w tej chwili nie dowiemy. To jest jakby źródło tych wierszy nam zniknęło. Zniknęło na zawsze. Czy ja dobrze mówię, przesadzam? Zniknęło i nie, o tym też profesor Salska pisze. Mogą Państwo obejrzeć te rękopisy, bo są scyfrowane i są. I to ostatnie wydanie krytyczne wierszy wszystkich Emily Dickinson, amerykańskie. Karen Miller, nie pamiętam, 2016, pisze o nim pani profesor i też podając, cytując wiersz w antologii, pokazuje, jak on jest numerowany u Johnsona, jak u Franklina. No i właśnie to ostatnie wydanie jest wydaniem takim, jak te wiersze zostały w tym kuferku, czy gdziekolwiek, tak? Te pierwsze 900 było poszywanych, a potem były luźno i teraz sobie sam czytelniku zdecyduj, czy to są cykle, na jakiej zasadzie te wiersze się ze sobą łączą i dlaczego, jeśli oczywiście dasz radę odcyfrować, tak? Ale można to zrobić, pani profesor podaje stronę. Ale przypomnę, na czym pisała Emily Dickinson te wiersze? Często pisała na skrawkach papieru, pisała na opakowaniach od czekolady, pisała na kopertach. Na czymś, co miało jakby wpisaną w siebie efemeryczność i nietrwałość, prawda? Tak jakby to właśnie miało znaczenie w tej chwili, a potem już nie. Część tych wierszy rzeczywiście w tych faszyklach, tak ona gdzieś się zszyła i zachowała. Proszę? Fascykuła. I zachowała, ale w większości to były takie jakby zapisy chwil, prawda? W dużym stopniu, do których wydawałoby się, że nie przywiązuje się. Jest cały album reprodukcji tych jej rękopisów. To aż dziw bierze, że to bogactwo literatury amerykańskiej, tej amerykańskiej poezji, mieści się na takich strzępach. To są po prostu strzępy papieru, które zapisywała i gdzieś potem je odnajdywano. Być może właśnie wbrew jej planom, jej założeniom, dopisywano do kanonu. O to mi chodzi, że jakby źródło tego, co tutaj dostajemy, jest niepewne, bo nie wiem, gdyby żyła dłużej, gdyby ją ktoś namówił do tego, żeby skomponować tom, prawda, i wydać tom, może mielibyśmy zupełnie inną Emily Dickinson. Na pewno mielibyśmy inną Emily Dickinson. To chyba Julia Hartwig, tak, pisała w swoim wierszu, że jedna, dwie zwrotki, które można zapisać na jakimś skrawku między ubiciem omletu, a włożeniem chleba do pieca, tak, bo to była jeszcze Emily Dickinson, która miała mnóstwo prac domowych i była świetną kucharką. To akurat nie, to również wybrzmiewa. Może jeszcze tak. Miło Bęcka z kolei pisze wiersz na odwrocie rachunku za gaz i notuje, że pisze na odwrocie rachunku za gaz, więc to porównanie też działa. Z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie to, co szalenie ciekawego robi we wstępie profesor Salska, to pokazuje, że tutaj mamy do czynienia z jednym i drugim. I z tymi urywkami, notkami, których ontologii właściwie nie jesteśmy tak w stanie potwierdzić, czy to była notatka dla siebie po nic, czy przygotowane tak naprawdę do jakiejś formy publikacji, choćby takiej społeczno-korespondencyjnej, bo miały jednak, tak została poświęcona uwaga na zszycie tych fragmentów ręcznie, sznurkiem, przepisanie na czysto. Więc niektóre fragmenty wydają się zupełnie świadomie przygotowane, inne są trudne do określenia. I to Salska bardzo dobrze opisuje, prawda? Wydaje mi się, że to jest ten korpus, który mieści w sobie wszystkie te wersje tekstu. Czy Państwo chcielibyście się włączyć z jakimś pytaniem do
naszych gości. Albo zdradzić, którą Emily Dickinson Państwo czytają. Nie wiem, czy potrafię przywołać przykład, ale wielokrotnie zdarzyło mi się, że w przypadku wiersza, z którym nie potrafiłam sobie sama poradzić interpretacyjnie, czytając jego serię translatorską, jako taka, jeśli taka była, spotykałam się z rozwiązaniami tłumaczy, które mi to oświetlały. I myślałam, tak, teraz rozumiem, to chyba o to chodziło. Tak to jest z tymi półkulami, które się wywracają na nice, albo zamieniają miejscami, albo jeszcze jakoś inaczej świata. Na przykład w ten sposób. W tym sensie przekłady Emily Dickinson, no one w przypadku wierszy takich rzeczywiście bardzo, bardzo silnie enigmatycznych, bardzo eliptycznych, przekłady wymagają rozłożenia konkretnie akcentów i te interpretacje widać jak na dłoni. Tak? W związku z tym i dowiadujemy się, jak ktoś inny zrozumiał konkretny wiersz, mamy też zapis tego rozumienia, tej interpretacji, to zawsze jest ciekawe. W tym sensie dostajemy jakby jeszcze więcej Emily Dickinson zrozumianej przez kogoś innego, mam wrażenie, że mące, ale może tak. Mnie się wydaje, że wiele tych przykładów było, gdybyśmy mogli tutaj je wyświetlać czytając, to by pan zauważył, że one odbiegają nie tylko jeśli chodzi o nie wiem, rytm i brzmienie, ale także o, czy też dobór obrazów, ale o interpretację, o to jak rozumieją tłumacze te często enigmatyczne, bo bardzo skrótowo podane, bardzo skondensowane wiersze. Ostatni wiersz napisany tuż przed śmiercią na przykład kończy się właśnie w taki enigmatyczny sposób. Krystyna Lenkowska tłumaczy tę końcówkę tak. Piękno natury to fakt. Zaświadcza go jej morze i jej ląd go zaświadcza, lecz koronnym dowodem jest elegia świerszcza. Koronnym dowodem jest elegia świerszcza. A Tadeusz Sławek pisze tak. Piękno natury jest dziełem. Nie faktem. Zaświadczam jej lądom, zaświadczam, świadczę oceanowi. Ja, mamy zupełnie inny zaimek, prawda, inny podmiot. Świadczę oceanowi. Ona, natura, zaś elegię dla mnie, zaśpiewać każe świerszczowi. Są zupełnie inne wiersze, prawda, jeśli chodzi o ich wymowę. Przyznam się jako anglista, że sięgam do oryginału i rozkładam ręce. Bo oryginał jest tak niejednoznaczny, że można pójść jednym i drugim tropem. Czy to jest elegia świerszcza, czy też elegia zaśpiewana przez świerszcza, tak? I kto to zaświadcza? Czy ja, czy natura? No to są nierozwiązywalne. Wpisane gdzieś ta otwartość tej poezji jest chyba też, no jak mówiliśmy, powodem tych wielu przykładów, bo Janusz, przypomnij mi, jak Janusz Solarz, jeżeli on się wziął za przekład całości, to wziął się dlatego, że uważał, że poprzedni tłumacze nie rozumieją, prawda, jakby nie dostrzegają tego, co on dostrzega. W tych wierszach. No i prawdopodobnie. Inni tłumacze, sądzimy, mieli inną intencję wyjściową? Niekoniecznie. No Barańczaka można, pewno nie. Można powiedzieć nie, tylko że oni dostrzegają. No okej, okay, tak, można zrobić nie lepiej, prawda? Albo powiedzieć, że ja widzę więcej, tylko chcę to zrobić inaczej, na przykład na innej nucie, prawda? Albo z bardziej eufonicznie. Mówiłaś, proszę zwrócić uwagę na zgrzyty, prawda? Na taką staccato rytmu, prawda? U Lenkowskiej. No jakby to też oczywiście buduje sens, buduje znaczenie, prawda? Wpływa na to, jak rozumiemy te wiersze, ale tutaj nie ma jakby sporu dotyczącego tego, czy ktoś błędnie, a ktoś poprawnie zinterpretował. No.
tu potrafię. Strzępki są niedatowane i nie wiem, w jaki sposób Thomas Johnson określał chronologię, ale Benjamin Franklin badał chemicznie papier i sprawdzał, jak można. No tam różnice, zwłaszcza w przypadku tych wierszy z tego najbardziej intensywnego okresu pięcioletniego, tam w okolicach 1861-65, to jest 900 wierszy. Trudno mi powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o datacje roczne, ale to do tego wykorzystywano analizy chemiczne. To w przypadku tego franklinowskiego wydania, który to był rok, dokładnie nie pamiętam, ale jakoś po 2000. 81 chyba było pierwsze wydanie franklinowskie. Jakieś franklinowskie rzeczy się działy już w latach 80. On te badania prowadził, natomiast wydaje mi się, że wydał to. Tak. Ale wspomnijmy też, że niektóre wiersze, rękopisy niektórych wierszy zaginęły. Istnieją wyłącznie w odpisach. Odpisach bratowej, prawda, czy korespondentów, do których ona wysyłała te wiersze, ale bardzo wiele, przy każdym wierszu jest taka informacja zamieszczona przez Agnieszkę Salską i bardzo wielu wierszach, prawda, dowiadujemy się, że nie ma rękopisów. Istnieją wyłącznie w odpisach. No i pytanie teraz, jak wierne są te odpisy oczywiście. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby się włączyć? Jeśli nie, to bardzo Państwu dziękuję. Przede wszystkim Pani Ewo, Jerzy, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu za przyjście w ten lipcowy wieczór i Państwu, którzy ewentualnie nas oglądają, także za poświęcenie czasu. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.